Cześć, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku mam dla Was Monstaura. Będzie to bohaterka serii Ever After High od firmy Mattel, przeznaczona dla dzieci od 6 roku życia. Airy Evenfall to fuzja koszmaru i szkieletu. Opisuje samą siebie jako opiekunkę wszystkich Monstaurów, a dodatkowo fascynuje się gwiazdami, nocą, snami i wszystkim co mistyczne. Airy ma włosy w dwóch odcieniach. Mamy tutaj kolor lawendowy, a po drugiej stronie głowy włosy są w kolorze czarnym. Są bardzo gęste, nieco zakręcone, a pomiędzy nimi możemy dostrzec również rogi. Twarz Monstaura zdobi bardzo ładny makijaż, a na jej plecach możecie dostrzec takie dosyć przerażające skrzydła, które zrobione są z kości, no i wyglądają po prostu jak część szkieletu. Airy ma na sobie top bez ramionczek w kolorze ciemnofioletowym, który ozdobiony jest czymś w rodzaju różowych płomieni, a dodatkowo możecie także zobaczyć tutaj kościsty pasek. Dolna część ciała jest w nieco ciemniejszym fioletowym odcieniu. Tylna noga ozdobiona jest gwiazdkami, natomiast na przednich możecie zobaczyć ozdobne elementy w kolorze różowym. Ogon tego Monstaura jest nieco inny, no i jak widzicie, przypomina zwyczajny koński ogon. Laleczka posiada ruchomą głowę, ruchome rączki. Poruszać możemy również wszystkimi nogami. A dodatkowo porusza się ona również na wysokości talii. Myślę, że ta seria laleczek spodoba Wam się tak samo jak i mnie. Mimo, że są one dosyć malutkie, no i nie posiadają żadnych akcesoriów, to są na tyle śliczne i sprawne, że zasługują na całkiem wysoką ocenę. Jeżeli chodzi o Airy, to wygląda ona naprawdę pięknie. Jej włosy będziecie mogły czesać na różne sposoby. No i dodatkowo pozwoli Wam ona wygodnie się bawić, gdyż jak widzicie, jest naprawdę bardzo sprawna. Ja Monstaura oceniam na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami, a także odczuciami na temat tej serii, no i do oglądania pozostałych recenzji, na których znajdziecie.